Witam Państwa serdecznie. Jest wieczór, środa, 3 kwietnia. Jutro rozpoczną się 25. jubileuszowe targi wydawców katolickich, na które serdecznie Państwa zapraszam. Targi trwają do niedzieli, do godziny 18. Codziennie handlujemy od 10 do 18. Stoimy na stoisku numer 47. Tuż przy, tak bliżej estakady, bliżej końca hali. To nie jest dobre miejsce, ale bywają gorsze. Proszę Państwa, oprócz mnie na stoisku będzie Szymon Modzelewski, autor książki Jak nakręcić bombę. Będzie tutaj też Krzysiek Osiejuk, który napisał nową książkę i też będą jego starsze książki. Będzie z nami, mam nadzieję, Maciek Cielecki, który napisał książkę Imamowie, Mędrcy Półksiężyca. I będzie z nami Marcin Dudziak, który prowadzi niezwykłą bardzo drukarnię. I pierwszym owocem naszej współpracy z Marcinem, no nie pierwszym, bo Marcin wcześniej kręcił film, który ja promowałem, a teraz zrobił taką kartkę z prawdziwego zdarzenia, kartka na święta Wielkiej Nocy. To jest grafika Gustawa Doré, Zmartwychwstanie. Marcin to zrobił techniką typograficzną na czerpanym papierze, do tego dołączona jest ręcznie klejona koperta, anioł jest wypukły, to wszystko jest, to nie jest żaden offset drukowany w tysiącach egzemplarzy, więc rzecz jest unikatowa, dostępna na naszym stoisku, więc Marcin też będzie i on chętnie opowie o swojej pracy, a to jest naprawdę fascynujące, bo jakby ktoś zobaczył drukarnię Marcina, to wygląda po prostu jak park artyleryjski, proszę Państwa, z różnymi dziwnymi armatami, ja to tak odebrałem. A on się chętnie przy tym fotografuje i to jeszcze fajniej. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układać dalej, jeszcze coś z tej jego drukarni wyjdzie, żebyśmy mogli to zaprezentować na stoisku. Więc tak, z rzeczy starych mam jeszcze 5. i 4. numer nawigatora. Zapomniałem zabrać ten 4. numer, ale go jutro przywiozę, ale tylko trochę, dlatego że większość idzie przez sklep. Mamy wszystkie nowości, to znaczy to, co sobie każdy może już słyszał, pukał psychiatry, Felietonu Profesora Święcickiego, Mędrcy Półksiężyca, Żydzi Imperia, Święty Stanisław, nowy nawigator poświęcony stosunkom rosyjsko-brytyjskim, moskiewsko-brytyjskim w XVI wieku. Mamy książki profesora Kucharczyka, mamy trochę rzeczy obcy z rynku. No i wszystko co zwykle, tak? Wszystko co zwykle, więc to na razie wygląda tak, ale będzie to przebudowane, dlatego że myśmy się tutaj tak rozłożyli trochę prowizorycznie i na chybcika. Ale ja Państwa serdecznie zapraszam. Książek jest naprawdę dużo, dla wszystkich wystarczy. Z tymi nawigatorami może być kłopot, bo wziąłem tylko, jak mówię, po kilka egzemplarzy, bo obawiam się, że nie starczy tego na wysyłkę, która jest realizowana przez internet. Mam nadzieję, że targi będą udane, bo z tymi targami to jest tak, że przybywa wydawców, zwiększa się oferta, natomiast kłopot jest z przywabieniem klienta i mam wrażenie, że organizatorzy nie do końca mają pomysł na to, jak tego klienta na te targi przyciągnąć, ale to jest problem organizatorów, a nie mój, dlatego że ja przyciągam tutaj czytelników, oni tu przychodzą, kupują te książki, jest zawsze bardzo dużo osób, a ja po tych targach czuję się po prostu, jakby nie przejechała ciężarówka i muszę odpoczywać. A za tydzień mam kolejne targi w Białymstoku, na które też wszystkich Państwa zapraszam. Piątek, sobota i niedziela. 12, 13 i 14 kwietnia. Stoję w Białymstoku w Operze Podlaskiej. Stoisko 13x2, 3-metrowe na dole, na parterze, w samym końcu tego holu, który tam jest w Operze Podlaskiej. Też będę miał te wszystkie książki, ale trochę ich będzie mniej, no bo nie zabieram tam tylu rzeczy. Będzie ze mną Bartek, który również dzisiaj jest i będzie mi pomagał. No ale z autorów nie będzie nikogo, więc wszyscy ci, którzy chcą spotkać innych autorów naszego wydawnictwa, to zapraszam tutaj do Warszawy jutro, pojutrze, w sobotę i w niedzielę. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i że Państwo nas odwiedzą i że będą zadowoleni z tego, co przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.